Siema! Ten program nazywa się Pączek i pojawia się codziennie o 9 rano na YouTubie. Ja nazywam się Filip Pikalski i zapraszam na kolejny odcinek. Jak pani Grażynko? Dobrze dzisiaj jest? Okej. Pani Grażynka mówi, że jest dobrze, to musi być dobrze, nie ma dwóch zdań. Imieniny dziś obchodzą Wilhelm, Kosma i Marcin. Wszystkiego najlepszego! Kolejna muzyczna środa przed nami i dzisiaj chciałbym porozmawiać o płycie, która jest moim zdaniem najlepszą polską płytą wszechczasów. Jest to płyta zespołu Siekiera pod tytułem Nowa Aleksandria. Jest to zespół nowofalowy, postpunkowy, powstały w latach 80. w Puławach. Ten album jest ich pierwszym. Na tym krążku uchwycona jest niepowtarzalna atmosfera. Zawsze, ilekroć słucham tej płyty, jestem zaskoczony. Tam dzieją się naprawdę przeróżne, dziwne rzeczy. Takie płyty powstają bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Jeżeli mówisz, że jako tako się znasz na muzyce, a nigdy tego nie słyszałeś, to się nie znasz na muzyce, po prostu. Miałem tą płytę ściągniętą sobie z internetu i pewnego dnia byłem w Mediamarkt z kumplem, który też tą płytę lubi. I tak idziemy, nagle słyszymy naszą ulubioną piosenkę Ludzie Wschodu w Mediamarkt. Jakim cudem w Mediamarkt leci Siekiera? Idziemy do tego pana, który się tam zajmuje muzyką i się pytamy: proszę pana, a ta Siekiera to z jakiej okazji? A no bo właśnie mamy w promocji 10 zł. Pączek poleca. Świętem na dziś jest święto niepodległości Gabonu. Ten odcinek dobiega już końca, ale zanim się pożegnam, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Właśnie zjadłeś pączka! Pani Grażynko, gdzie pani tą płytę znalazła? Na śmietniku? To dlatego tak śmierdzi. Dobra, mamy nagrane, to ja już się będę zbierał. No. Nie ma co już tutaj. What's up? Weź pigułkę, Hazela, to jest ponadczasowa, jakaś tam Siekiera, nikt o tym nie słyszał. A weź pigułkę, każdy słyszał. Donat.